doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie serca i modląc się w siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowanie, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Wysławiamy Ciebie, Boże, Stwórco Wszechrzeczy. Ty na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby stanowili wspólnotę życia i miłości. Dzięki Ci składamy za to, że raczyłeś błogosławić dzinnej wspólnocie, którą założyli Twoi słudzy Ewelina i Arkadiusz, aby była obrazem jedności Chrystusa i Kościoła. Wejrzyj na nich dzisiaj łaskawie. I skoro podtrzymywałeś ich wspólnotę w radościach, w trudach życia, nadal umacniaj ich małżeńskie przymierze, pomnażaj ich miłość, utrwalaj między nimi więź pokoju, aby razem z gronem swoich dzieci cieszyli się zawsze Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Można teraz zaklaskać. Dobry moment. Zaszczyt tym większy ze względu na fakt, że miałem możliwość, przyjemność uczestniczenia od samego początku w procesie jego reaktywacji. Yeah.
Arkadiusz Miller! Królu, przyjacielu, gratulacje i dziękujemy Ci za to wszystko, co dajesz Bractwu i całej gminie każdego dnia.